10 mitycznych skarbów. Hełm Hadesa w mitologii greckiej. Hełm Hadesa wykonany był z psiej skóry i czynił niewidzialnym. Oczywiście posiadał go Hades. Został wykonany przez cyklopów ze skóry psa. Hades otrzymał go w podzięce za to, że wraz z innymi bogami uwolnił ich z Tartaru. Działo się to tuż przed wojną z jego ojcem, Kronosem. Posiadał on tę cudowną właściwość, że czynił noszącego niewidzialnym. Hades użyczył go Perseuszowi, gdy ten wybierał się na spotkanie z Meduzą. Jabłko niezgody w mitologii greckiej, złote jabłko z napisem dla najpiękniejszej rzucone przez boginię Eris podczas wesela Tetydy i Peleusa. Historię tę bardzo szczegółowo opowiadam na kanale Światowa Historia w odcinku o wojnie trojańskiej. Stało się ono przyczyną sporu pomiędzy Herą, Afrodytą i Ateną. Konkurs piękności z polecenia Zeusa rozstrzygnął Paryz. Każda z bogiń obiecała mu zapłatę za przyznanie jabłka. Hera obiecała mu bogactwo, Atena mądrość, zaś Afrodyta najpiękniejszą kobietę za żonę. Wygrała Afrodyta, która obiecała mu żonę króla Sparty, Menelaosa, Helenę. Uprowadzenie Heleny przez Parysa było powodem rozpoczęcia wojny trojańskiej. Mit ten jest opisany w greckim eposie Cypria. Związek frazeologiczny jabłko niezgody oznacza przyczynę konfliktu czy też powód kłótni. Koń trojański. Zbudowany podczas wojny trojańskiej wielki koń zrobiony z drewna, w którym ukryli się wojownicy greccy w czasie zdobywania Troi, pozorując jednocześnie odstąpienie od oblężenia. Obrońcy miasta za namową Sinona, wbrew przestrogom Kassandry, wciągnęli konia do miasta. Tam w nocy Achajowie wyszli z ukrycia, otworzyli bramy wojownikom i w ten sposób zdobyli miasto. Wydarzenie to wspomniane jest w Odysei Homera, a jego opis znajduje się w Eneidzie Virgiliusza. Koń trojański miał zostać wykonany z drewna jodłowego. U starożytnych Greków jodła była drzewem poświęconym Posejdonowi oraz Artemidzie i wiązano ją także z kultem Dionizosa. Zakładano zatem, że obrońcy Troi zechcą ustawić konia wewnątrz murów miasta na ofiarę dla bogów. Współcześnie istnieje kilka hipotez, czym w rzeczywistości mógł być koń trojański. Począwszy od symbolicznego przedstawienia trzęsienia ziemi, które osłabiwszy mury Troi miało się przyczynić do upadku miasta, poprzez użycie przez zdobywców tarana przypominającego konia bądź o głowicy w kształcie końskiego łba, aż po wykorzystanie przez Achajów drewnianej machiny oblężniczej w rodzaju wieży, która mogła być na przykład osłonięta końskimi skórami. Choć należy też wskazać, że współczesna w wojnie trojańskiej armia syryjska używała machin z nazwami zwierząt. Tradycja ustna wieków ciemnych mogła zachować pamięć jakiegoś urządzenia użytego podczas oblężenia, nie potrafiła już jednak przedstawić przekonująco wyjaśnienia, czym ono było, ani w jaki sposób zostało użyte. Oczywiście nie wyklucza się, że koń trojański był po prostu koniem trojańskim. Pas Hipolity. W mitologii greckiej pas lub przepaska należąca do Hipolity, przywódczyni grupy kobiet, legendarnych amazonek, które walczą z mężczyznami. Hipolita otrzymała go od boga wojny, Aresa. W mitycznych czasach Herakles stoczył pojedynek z ich królową i odebrał jej złoty pas, symbol męstwa. Róg obfitości. Wyrażenie to ma związek z powstaniem świata. Według Greków, podczas gdy Kronos, który był bogiem świata Helenów, panował na niebie, mały Zeus, jego syn, który nie został przez niego zjedzony, wychowywał się pod okiem kozy Amaltei. Pewnego razu, kiedy zwierzę ułamało róg, mały bóg wziął go do ręki i pobłogosławił. Tak powstał róg obfitości. Napełniał się on wszystkim, czego zapragnął jego posiadacz. Dzisiaj jest to symbol dostatku i dobrobytu. Wyrażenie jest często używane w literaturze, na przykład założona przez nich firma okazała się istnym rogiem obfitości. W starożytności termin ten odnosił się do ziem pomiędzy Doliną Nilową a Mezopotamią, pasa ziem przynoszących największe plony i zapewniających dobrobyt. W tym starożytnym rogu obfitości pojawiały się pierwsze osady ludzkie. Fontanna
młodości mityczne miejsce, w którym znajduje się źródło magicznej wody, po wypiciu której człowiek staje się młody, oddalając datę jego śmierci. Legenda powstała w czasach kolonizacji kontynentu amerykańskiego przez Europejczyków i spowodowała, że wielu ludzi wyruszyło na poszukiwania fontanny. Podobna znana legenda powstała mniej więcej w tym samym czasie i mówiła o Eldorado. No właśnie, Eldorado, czyli legendarna kraina w Ameryce Południowej, pełna złota. Podczas poszukiwania złota pierwsi konkwistatorzy hiszpańscy dowiedzieli się o rytuale oklejania jednego z wodzów Indian pyłem złota i obmywania w jeziorze Gautavita w Andach Północnych w dzisiejszej Kolumbii. Tradycja, aczkolwiek faktycznie istniejąca, została zaprzestana już około ćwierć wieku przed przybyciem Kolumba, o czym nie wiedzieli europejscy poszukiwacze. Eldorado poszukiwano wszędzie. Od dzisiejszych południowych Stanów USA po głąb Ameryki Południowej. Król Karol V Habsburg, nie mogąc spłacić ogromnych długów wobec habsburskiej rodziny bankierów Welserów w ramach spłaty, oddał im tereny zamieszkane przez Eldorado, czyli dzisiejszą Wenezuelę. Welserowie mieli zaspokoić roszczenia finansowe, oddając Eldorado na własną rękę. Wyprawy organizowane przez rodzinę bezskutecznie poszukiwały człowieka i jego złota od 1529 roku. Przez następne stulecia były podejmowane liczne próby wydobycia kosztowności z dna jezior, m.in. poprzez nurkowanie i odpompowywanie wody. Cztery skarby Tuatha, znane także jako świętości Irlandii. W mitologii irlandzkiej cztery obdarzone niezwykłą mocą przedmioty przywiezione do Irlandii przez lud Tuatha de Danann, którzy przybyli z czterech miast: Marias, Falias, Garias i Fanias. Skarbami były kamień Fal z Falias przywieziony. Był to kamień przeznaczenia, o którym uważano, że mieścił się niedaleko wzgórza Tara w hrabstwie Meath i wywoływał imię każdego króla Irlandii. Twierdzono również, iż utrzymuje Irlandię nad falami i poziomem morza. Mistrz zwartej w nim mądrości nazywał się Marfesa. Była ponadto włócznia przeznaczenia. Została wykuta przez kowala z Falias, aby ta została użyta w walce z Balorem. Ten, kto ją utrzymał, wygrywał każdą bitwę. Był jeszcze miecz, spod którego ostrza nikt nie uszedł z życiem, oraz kocioł odrodzenia. Uważano, że potrafi leczyć chorych i wskrzeszać umarłych. Mógł z niego skorzystać tylko człowiek prawy. Jednym z wielu istniejących naprawdę przedmiotów z nim identyfikowanych jest kielich z Ardak. Excalibur, legendarny miecz z legend arturiańskich. Otrzymał go król Artur od pani jeziora po tym, jak złamał poprzedni miecz z kamienia. Broń ta miała być wieczna, a jej pochwa miała tę właściwość, że noszącemu nie zagrażały żadne rany. Po śmierci Artura za rąk popleczników jego syna miecz zawędrował z nim na Avalon. Tam miał czekać na powrót króla do świata żywych, aby następnie wraz z nim brać udział w walce o dobro, prawość i braterstwo, a przede wszystkim zaś o miłość. Podczas wielkiego przelewu krwi celtyckiej Excalibur ma powrócić na świat i pojawić się w miejscu miecza z kamienia, prawdopodobnie w Stonehenge. Święty Graal. Legendy arturiańskie funkcjonowały w postaci pieśni i przekazów ustnych, natomiast pierwsze wzmianki pisemne o królu Arturze pochodzą z VIII wieku. Motyw Graala po raz pierwszy pojawia się kilkaset lat później, około 1180 roku, w cyklu legend arturiańskich. Nie jest określone, czy Graal faktycznie istniał, czy jest jedynie wizją literacką. Tak samo nie potwierdzono, czy Graal to jest faktycznie kielich. W każdym razie, w niektórych wersjach legend arturiańskich jest to kielich, którym posłużył się Jezus Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy, a później użyty przez Józefa do zebrania krwi Jezusa po ukrzyżowaniu. Poszukiwania świętego Graala trwały przez wiele lat, głównie w średniowieczu. Do dziś nie udało się ustalić, czy taki kielich istniał, o co chodziło i gdzie mógłby się
znajdować. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!